Więc co tutaj robimy najpierw? Rozłączamy te rzeczy. Thank you.
Jeżeli chodzi o patent do hard drive'ów tutaj i w ogóle do ten floppy drive, jest dosyć ciekawe urządzonko. Jak się przyjrzeć, to wydaje się oczywiste, ale jak się próbuje zgadywać, to trudno to rozpracować. Po prostu w dół i tutaj jest taki patent. Że tak, w dół i tak. Tak, w dół i tak. I teraz to odchodzi całe. I w tym wypadku floppy drive
można wyjąć. Także cały patent tak wygląda. Z tym tak samo, podejrzewam. Dół i to od siebie odchodzi i wychodzi. O, proszę. Także rozpracowaliśmy sobie mniej więcej. Jeszcze został ten procesor, a to już na inny temat, na inny dzień. Tak, jeżeli chodzi o ten komputerek, to o tyle był ważny dla nas, że robiłem na nim jakąś tam animację, jak chodziliśmy na te takie zajęcia, które Cindy prowadził. Także to tylko wystarczy wypchnąć. Zdaje się, że wyczaiłem też, jak ten procesor odmontować. Trzeba po prostu nacisnąć to i przesunąć to do siebie, to znaczy zewnątrz, czyli tak. Do. To przesunąć tak. O. Czyli to tam się jakoś zahacza o to. O, mamy procesorek. To z kolei trzeba wcisnąć na dół i w bok chyba. Tak. I teraz. To jest Pentium 4. I tutaj ma ten ząbek w jedną stronę taki, żeby nie można było go inaczej włożyć. Tylko tak jak był.